Ja się nie wyspałem. Widzowie, co jest grane? Tutaj nie da się spać. Normalnie cały czas jakieś huki, trzaski i nic więcej. Tylko mi przeszkadza w spaniu. I to nie wiem co, ale od dłuższego czasu tak jest. I jeszcze mamy jeden problem na wiosce, ponieważ giną nam bloki. Normalnie z domów, nie z domów, wszędzie giną nam bloki. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie, ale wszystko dzieje się wieczorem i ja dzisiaj postanowiłem, że to sprawdzę, bo mnie to już denerwuje. Także sami zobaczcie, pokażę wam jak wygląda mój domek, ale na sam początek to zeskoczę z mojego domku, a wy zostawicie łapeczkę w górę. Co wy na to? Idziecie na taki układ? Dawajcie wszyscy razem. Ja zaskakuję, a wy klikacie łapeczki. 3, 2, 1 i bom! Lecimy! Tak jest. Spójrzcie na mój domek, jak on wygląda. No, nie wygląda zbyt dobrze, bo są rozwalone bloki, ale wyobraźcie sobie to, że to nie ja rozwaliłem te bloki. Nawet garaż mam rozwalony, ale to musiałoby być dzisiejszej nocy, bo jeszcze wczoraj był cały. No ale jak to wygląda w ogóle? Problem w tym, że to nie wygląda, ale słuchajcie, to nie tylko ja mam taki problem. Jest tego więcej. Patrzcie na Patrycję. Tutaj wczoraj, czy przedwczoraj? Przedwczoraj było normalne wejście, a dzisiaj już mamy normalnie tu rozwalone, tu rozwalone, tu rozwalone całe wejście. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze, a wioska też cierpi. Patrzcie, tu jakieś dziury powstały, nie wiadomo od czego. Przecież tu nie było żadnego wybuchu ani nic. A u Smajslowa z domu też poznikały bloki. Ja jestem ciekaw, kto to wszystko robi. Może widzowie, może my go znajdziemy, tego łobuza jednego, i go aresztujemy. Może nam się to uda wspólnymi siłami, jak zostawicie subskrybera takiego czerwonego jak moja bluzka. Właśnie, słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, ale dobijamy u mnie 300 tysięcy, a na 300 tysięcy mam już dla was przygotowaną niespodziankę, także będzie naprawdę grubo. Będzie grubo, także szykujcie się, dobijajcie subiki i będziecie mieli szybciej niespodziankę. No to patrzcie, ogólnie tutaj na Smajslowa domie zniknął napis S. On tutaj miał wielki napis S, tu były białe bloki, one niestety są rozwalone. A u Alka, zobaczmy czy u Alka jakieś szkody były. On ma drzwi rozwalone. A jeszcze wczoraj wyobraźcie sobie, że miał normalne. Idziemy się go zapytać. Halo Alek, jesteś tu? Halo, halo, dzień no dobry. Jestem, szybę naprawiam, co się dzieje, no? Szybę naprawiasz? A co, miałeś zepsutą? No, była dziura lejka, ale już naprawiłem. A kto ci to zrobił, powiedz mi? No nie wiem właśnie, coś mi wybijał szyby, patrz, te drzwi mam takie wielkie, nie wiem, wiatr. To właśnie widziałem, nie, to na pewno nie był wiatr, Alek, słuchaj, tutaj są betony. Beton jest bardzo, bardzo mocnym blokiem i wiatr go by nie zdmuchnął. To jest takie wejście, nie wiem, na jakiegoś wielkoluda. Przecież my jesteśmy mali, nam wystarczą dwa bloki, żeby przejść do następnego miejsca. Widzisz, co ja to ja za łobuz psuje te domy? Ej, ogarniasz to? No nie za bardzo, a może dość pranka robi na... Słuchaj, ty, ogólnie... A Smajslow tego nie zrobił? Nie, Smajslow przecież jest z domu, ale słuchaj, mam taki pomysł. Kupiłem kamery i zainstaluję je na wiosce i będę widział, kto to robi, kto nam psuje te wszystkie bloki. To super pomysł, dobry to zrób, pomysł? Tak, i no ja mam same dobre pomysły. Mi wszystko, okej? Okay? Dobra, słuchaj, zrobimy tak, ty zostaniesz tutaj w domu, ty weź se zamuruj te drzwi, z powrotem napraw, tam u Smajslowa możesz naprawić, a ja wymontuję tutaj kamery i wieczorem wszystkiego się dowiemy. Kto nam psuje te domy, kto nam psuje Smajlandię, wszystko się dowiemy. Może to któryś z widzów, co? Ej, tego bym nie chciał. Widzowie, jeżeli wy psujecie nam domki, to niedobrze. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Zobaczcie, nawet na środku Smajlandii są rozwalone bloki. Podłoga normalnie jest rozwalona, dziurawa, można spaść w przepaść, także trzeba było właśnie wpaść. Trzeba uważać. Alek, to bądź tam w domu, a ja idę po kamery. Okej, uważaj na siebie tam. A przecież mi się nic nie stanie, w dzień tutaj się nic nie dzieje. Słuchajcie widzowie, pokażę wam kamery, jakie ostatnio zakupiłem. Mamy normalnie tutaj tak, monitorek oraz cztery kamery. Cztery kamery i je wszystkie poustawiamy na domkach. Będziemy totalnie wszystko widzieli. Patrzcie, tutaj normalnie postawimy sobie kamerę gdzieś tu. Okej, jedna już jest na moim domku. Teraz postawmy, mam cztery kamerki, to może na każdym z domku porozstawiamy. Ej, to będzie dobre. Dobra, to u Patty postawię gdzieś kamerkę w tym miejscu, czekajcie. I hop. A, nie mogę na tym postawić, dobra. To jest trochę za wysoko. Poczekajcie, może trochę niżej. Gdzieś tutaj, albo wejdę, czekajcie.
zaraz sobie poradzimy. Siup, lecimy, lecimy tutaj, tutaj, tutaj. Ajejej, jeszcze się nie przedostanę, co jest grane? Dobra, 360, hop, siup, elegancko, Sebek, ty jesteś super, dajesz radę. Sam sobie to mówię, nie? Dobra, podłączamy tą kamerkę, cyk, ja do swojej jeszcze nie podłączyłem, także biegniemy moją podłączyć, idziemy do Smajstowa na dom rozstawić kamerkę i do Alka. Wtedy idziemy się przespać normalnie, jedną kamerkę mamy podłączoną, to teraz drugą podłączymy, cyk, mamy dwie kamerki, idziemy rozstawić do Smajstowa i do Alka, wtedy czekamy na noc, nocą zobaczymy, co tu się dzieje na tej Smajlandii. Mam nadzieję, że rozwiążemy tą zagadkę i wszystko będzie jasne, kto nam to rozwala. Dobra, tutaj też postawimy kamereczkę gdzieś w tym miejscu, podepniemy ją i zamknijmy drzwi. Dobra, jeszcze u Alka, Alek, jesteś? Co on tam robi? Jestem, jestem. O, naprawiłeś sobie chatę. No, naprawiam sobie chatę powoli, słuchaj, bo coś mi rozwaliło. Nie będziesz zły, jak postawię ci tutaj kamerę? Gdzie? Przed domem? No, przed domem normalnie. Możesz. O, cyk, zobacz, na tym znaczku akurat masz, nie? Okej, dobra, ja go naprawię w ogóle. Podpinam, dobra, mamy cztery kamery podpięte. Dobra, Alek, słuchaj, to bądź tutaj sobie, odpoczywaj, a ja idę do siebie, do domu, a ty na dworze jesteś. Ej, nie zamykaj mi drzwi. A ja idę do siebie, do domu, no i co? Będę patrzył kamery. Jak coś będę tylko wiedział, to przyjdę do ciebie i się podzielę z tobą tą informacją, dobra, co nie? Dobra, jak coś, to dzwoń do mnie, zaraz telefon zamontuję. Dobra. Albo wiesz co, Alek? Nie. Dobra. Ja się trochę cykam sam w domu, ty. Ja będę jednak u ciebie, jesteś? Jestem, no. Będę u ciebie, tutaj chodźmy na górę we dwoje. Ja dzisiaj śpię u ciebie. Normalnie tu nie wiem, gdzie jak ty będziesz spał, a ja będę spał. Gdzie ty masz łóżko? No ty, ja łóżka nie mam, przecież mówiłem ci, że mi coś rozwaliło chatę całą. No, ty na podłodze śpisz, to ten ktoś, kto rozwala te domy, rozwalił ci. No patrz, tu jest kolejna szyba rozwalona. Widzę masakra, właśnie, że ktoś ma rozwalone. Ej. Dobra, wpuśćmy. Dobra, co masz w skrzynce? Skrzynka pusta. Okej, dobra, to się zrzemnę na ziemi. No to co, czekamy na noc i będziemy patrzeli w kamery. W razie co jeszcze będziemy stali normalnie przy oknie i będziemy widzieli tego kogoś. Także wchodzimy na pierwszą kamerę. O, już się noc stała. Ej, ale szybko! Alek, przecież to dopiero dzień był. Co jest grane? Noc się stała. To może laga miałeś, wiesz? Ty, chodź tutaj ze mną i będziemy patrzeli. Ty patrz przez szybę, a ja będę patrzył w kamery. Dawaj tu do mnie, gdzie ty jesteś? Nie chciałeś łóżka czy coś? Nie, tam łóżko, nie będziemy spali dzisiejszej nocy. Dzisiejszej nocy musimy rozwiązać zagadkę. Dawaj do mnie, chodź. Dobra, to już idę, tylko dziurę zalepię. I słuchaj, ja muszę ci rozwalić tutaj okienko. Ty się patrz przez to okienko, a ja będę patrzył w kamery, dobra? No okej, to ja patrzę. Dobra, ja wchodzę w kamery, włączamy sobie kamerkę pierwszą i widzimy normalnie całą Smajlandię. Ej, widzę twój dom. O, nawet siebie widzę. Nie, Alka widzę. Tam Alek się rusza, widzicie? Siadł sobie teraz. No, widzę cię. No, krzesełko sobie daję, bo mnie nogi bolą. Dobra, przełączamy kamerkę teraz na dwójeczkę. To będzie na moim domu i z mojego domu czy coś widać? Nie, widzę Patrycji dom, widzę Smajstowa dom i widzę Alka dom. O, Alka teraz widzę w szybie, ale nie siema, ma. Pomachać ci. Czekaj, macham. weź pomachaj. O, widzicie? Alek do was macha. Tam stoi. No, czekajcie, o, w tamtym miejscu. Stawcie łapkę w górę, cześć. Dobra, okej. Smajlandia jest spokojna. Nic tutaj się nie dzieje. A nie, czekaj. Ej, widzę coś. Ej, ty też coś widzę przez okno. Jakiś gościu z jednym okiem, jaki wielki, ogromny. Ej, co to za koleś? Ty znasz go? Nie znam go, ale dziwnie wygląda. Ej, ale on coś tam rozwala, ty. Ale ej, co tam rozwala? Jakieś bloki. Bloki normalnie na Smajlandii rozwala liście. Co jest grane? Ej, ty, zostaw to. Ale on jest wielki, ja się cykam trochę do niego. On pasuje do tego wejścia mojego, co miałem w domu. Czekaj, zmieniam kamerkę z twojej perspektywy. Co on tu robi? Nie widać. Czekaj, on idzie do mojego domu. Co jest grane? Czekaj, jestem u Patrycji. Zmieńmy kamerę. Idzie tutaj normalnie do mnie. Zniknął. Co jest? On ci rozwali cały dom zaraz. Ej, rozwalił kamerę. Co jest grane? Wchodzimy kamerę na jedynkę. Rozwalił? Ej, widzę jeszcze u Patrycji, ale u Patrycji zasłania niestety. Ajajaj. O, jest, widzę go. Tutaj był. Szedł do mnie. No, ej, on kamery nie widzi, bo kamera jest schowana. Ale czekaj, bo ja tutaj słabo nie widzę nic. Okej, z Alka domu. O, z Alka domu widzimy. Widzimy, chodzi tam koło Patrycji domu. No, i poszedł właśnie, za Patrycji dom. Poszedł za Patrycji dom. Ej, a co on tu robił? Alek, czekaj, ja wyjdę z kamer. No dobra.
Jak stąd wyjść? O, dobra, wyszedłem. Wszystko w porządku? Chodź, usiądź sobie, masz krzesełko. Ale widziałeś go? Tu był jakiś wielki olbrzymi, on chciał wejść do mojej chaty, normalnie rozwalił mi kamerę, nie przestałem widzieć na niej, rozumiesz to? On rozwalił pewnie te nasze drzwi i tak dalej. No, ale powiedz mi, co on tutaj... Ja teraz nie wychodzę na dwór, nie? Bo on może tutaj przyjść z powrotem i wiesz, nas rozwali, on jest wyższy niż my. My jesteśmy krasnale w porównaniu do niego, ale za dnia... Słuchaj, Alek, pójdziemy... nie jestem taki niski, no. 1,70 m. No dobra, a ten chłop, co tutaj był, miał 6 metrów. A, no to nie jest opcja, że jestem niski, dobra. No właśnie. Słuchaj, Alek, ja mam taką propozycję dla ciebie. Teraz jest noc, to lepiej z domu nie wychodźmy, ale prześpimy się u ciebie i jak stanie normalnie dzień, nie, to pójdziemy sprawdzić, w którą stronę ten olbrzym poszedł. Co ty na to? No dobra, to ja zabieram krzesła. Zabieraj krzesła, idziemy spać. Masz łóżko rozłożone? No mam, tobie zrobiłem czerwoną pościel, ja sobie białą. Super, dobra, dzięki bardzo, dobranoc Alek, do jutra wtedy. No, i dobranoc. Ja jestem zmęczony. Co tu dzwoni, Alek? Alek, halo! Czekaj, dzwonią do mnie, dzwonią pobudka, do mnie. Pobudka, kto do ciebie dzwoni? Czekaj, odbiorę, czekaj. No dobra, no, odbierz. Halo? No, co się stało? Ale jak to? Co? Koleje rozwalili? Co? A nie, tory są rozwalone? Jak to tory są rozwalone? Kto mógł rozwalić tory? Jakie tory, Alek? Ty dalej tam pracujesz w kolei? Czekaj, zaraz powiem. No? No dobra, to ja zaraz tam przyjdę. A mogę z kolegą przyjść? Nie będzie problemu? No dobra, to do widzenia, zaraz będę. Alek, co się dzieje, szybko, bo ja jestem się dzieje, ogólnie jest 5 czy 6 rano i o takiej godzinie nigdy nie wstaję, co jest grane? Dzwonili do mnie z pracy, bo ja na tej kolei pracuję, nie, ja tam tory naprawiam. No, ja wiem, mówiłeś. Dzwonili do mnie, że ktoś rozwalił całe tory, pociągi jeździć nie mogą, ani nic, jest cały ruch zablokowany, no, tory są rozwalone, ja chyba wiem, a ten gościu, co był u nas na Smilandii i zniszczył mi kamerę i dom i wszystko inne, całą Smilandię, to może to on zrobił, co? Może to on, bo to są wielkie zniszczenia. No dawaj, idziemy na tą kolej, prowadź, bo ja nie wiem, w którą stronę. Dobra, to chodź za mną. Dobra, idę za tobą. A, dobra, już wiem, gdzie jest kolej, okej. Już wiem. To i co, ty naprawiasz prowadź te tory ogólnie, czy jak to wygląda? Co to się stało, kto rozwalone jest? No tak, ale to było rozwalone już wczoraj, wiesz? Ktoś to rozwalił. Okay. Ten olbrzym rozwalał te zielsko tutaj, co było dzisiaj. No ale dobra, rozwalił mi też chatę i kamerę. Ajajaj, dobrze mi na chatę nie wszedł, ale muszę się bardziej jakoś zabezpieczyć. Najchętniej to bym go znalazł normalnie i się z nim rozprawił, tak normalnie. No ja też. No, by dostał się od nas, nie? Roboty z tymi torami, jak one są mocno rozwalone, to ja przecież się w dzień nie wyrobię. Nie, no ty, ja chyba widzę z daleka, że są całe, czekaj, podejdziemy. A nie, rzeczywiście, coś jest rozwalone. Czekaj, podejdziemy. Co to dobra, są w ogóle dawaj, za schody? Biegnij. To są schody, a w sumie nie wiem, ty nie było ich wcześniej. Dobra, jakaś dziwna sprawa. Okej, gdzie te tory są rozwalone? Ej, są rozwalone, tutaj, patrz. No nie, dobra, to nie jest aż tak źle, w 3 dni to powinienem naprawić. Rozwalić ty chcesz do końca to, czy co? No nie, naprawię to w 3 dni, ale trochę ja się namęczę przy tym. Jakie 3 dni? Dawaj mi bloki, ja ci pomogę, raz, dwa. Tak, no dobra, to czekaj, masz tutaj te płytki, normalnie trzymaj. Pociągi nie mogą jeździć, bo tory są rozwalone. O, Alek pracuje normalnie na kolei, ale ja Alkowi pomogę, to jest dobry kolega, dobra, tutaj stawiamy jedno. Oczywiście, ja że ci pomogę. Fundamenty daję, okej. Tak, żeby krzywo nie było, tak mniej więcej próbuję prosto to zrobić. No rób prosto, bo pociągi potem będą miały problemy, bo tu się klienci, pasażerowie wykoleją i będzie problem, nie? No, więc lepiej to ostrożnie, okej? Dobra, nie, wszystko będzie dobrze, Alek, nie martw się, ja się znam na budownictwie, bez problemu, ty, normalnie tutaj patrz, cyk, fuch, jeszcze tutaj tory postawimy, no i elegancko, mogą jeździć znowu. No, jest git, czekaj, jeszcze tylko tutaj poprawię. No, poprawię tam, gdzie trzeba, bo wiesz, ja mogłem to równo nie postawić, nie? No, właśnie widzę, że się krzywo jest. Dobra, dobrze jest, przejadą tyle. No przejadą, tylko znowu będą się skarżyć, że mi koła uderzają mocno. Mienisz robotę, Alek, mnie te schody tu interesują, dokąd one prowadzą. No to jest zawsze schody, a ja się tu boki poprawię, żeby tory się nie psuły. Tu jest jakiś kamień, a tu jest dirt. No może... to pewnie jakaś góra jest, już zarosła, ty się przejmujesz tym. Dobra.
Nie wiem, miała jakaś dziwna sprawa. Coś takiego, taki pasek, schody prowadzące donikąd. Ogólnie tam u góry są nasze skiny wybudowane, nie? I tam się wchodzi od drugiej strony, od tej przedniej, a tutaj, nie wiem, dziwna sprawa. A ja wiem, chyba nowy dworzec mają budować, wiesz? Jaki dworzec? No, nowy dworzec tutaj na Smalandii mają budować. Ten będzie, będą wybudować. Myślisz, że tu dworzec? O! Ej, patrz na to! To, co się stało? Ty! To się otwiera! To się otwiera! Pana to, hop! To jest? Widziałeś to? No, wiesz co, ja tu pracuję tak kilka lat i tego nie, tak jak już nie widziałem tutaj. Czekaj, hop! Patrz, co się otwiera! Co, to można wejść normalnie do środka? Nie wiem. A te? Ej! Alek! Alo! Alek! Zamknęło mnie. O, coś. Jesteś. Dobra, ty, a co to jest? Nie, jakieś pomieszczenie jest, to nie wygląda jak kolej. Jakiś piecyk, jakieś duże łóżko? Co jest grane? Co i jest? Skrzynki tego nawet, było. Fajne skrzynek. Ej, tu są bloki, pełno bloków kolorowych. Faktycznie, no, ej, też widzę. To nie są te bloki ze Smilandii? Słuchaj, a czy to nie jest mieszkanie czasem tego olbrzyma? Jak tak, to mamy lekko przechlapane. Alek, chowaj się lepiej, chowaj się, chowaj się! Chciałam się tutaj chować, nie wiem, gdzie, nie wiem, podłóżko, gdzie? Podłóżko, gdzie? Podłóżko, jak podłóżko, podłóżko! Jak podłóżko chcesz wejść? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wymyśl czekaj. Coś, wymyśl coś! Kilow potrzebuję, no czekaj, kilow wyciągam. Dobra, 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 mnie już nie widać, Alek, schowaj się koło mnie, dawaj tu, bo ten olbrzym za chwilę przyjdzie poważnie! Szybko się schowajmy, albo co, uciekamy, czy co? No tak, gdzie chcesz uciekać, nie damy rady, nie zdążymy już. Jest zamknięte, ale ej, ktoś przyszedł, halo? Alek, widzisz go? No widzę. Nie wychylaj się, nie wychylaj ten się olbrzym, tylko. To ten olbrzym, schyl się. Patrz, on bloki chyba przyniósł kolejne. Widzisz no, to? No, widzę, przyniósł je, no. Ale jak on nas tutaj zobaczy, on nas jak mrówki zdepta. Kobodź. Nawet tak nie mów. Widzi nas? Nie? Nie, chyba nie widzi. On chyba na łóżko, nie? On wychodzi? Czy to? Czekaj, co on robi teraz? Ja zamknąłem oczy, bo ja się boję. Gdyby nas nie zobaczył, jak on ma jedno wielkie oko ogromne! Jaj! Cykam się trochę, boję się. A ja nie? Wychodzi, dobra, ej, wszystko w porządku. No, dobra, niech wyjdzie. Sobie. Zamyka chatę, zamyka drzwi normalnie. Drzwi otworzyły, zamknęły, nie wiem, może tak zostawi. Dobra, ty Alek, słuchaj, teraz jak on wyjdzie, uciekamy. Dawaj, dobra, zamknął dobra. Chatę. Drzwi się znowu otworzyły, dobra. No, my jesteśmy się zacięły. Weź dobra, to, dobra. Rozkopywuję. No. Okay, i uciekamy. Naprawię, czekaj, uciekamy, to uciekamy, dawaj, szybko, biegnę, żeby nas nie zauważył. Biegnę. Gdzie on poszedł, widzisz go? Nie widzę go. Dobra, szybko ciśnij na chatę. Ej, mam pomysł. On musi przychodzić tam co chwilę, nie? Weźmiemy Killoffa, ja mam, i TNT podłożymy pod jego chatą. Wysadzimy go w powietrze, gdy on będzie w środku, co ty na to? Ej, dobra, super pomysł, dawaj szybko, dawaj bierz do mnie TNT. Dawaj do mnie na chatę, szybko biegniemy. Po TNT, mam tam Killoffa, mam tam łopatę, wykopiemy ziemię i zrobimy normalnie przejście, taki tunel u niego pod tym i jak on wejdzie, to wysadzamy to TNT w powietrze i będzie wielkie boom, o, to będzie genialny pomysł. Zamykam drzwi u ciebie. Dawaj tu, czekaj, ja sobie zbrójkę wezmę, w razie co chlebek, wezmę TNT, wezmę armatnicę jeszcze mam, to też mogę wziąć, to też wezmę, dobra, mi się dużo rzeczy przyda, okej, kamery mogę odstawić, kamery mi się już nie przydadzą, one rozwiązały zagadkę, znaczy monitorek mi się już nie przyda, dobra, to mam i Alek, możemy iść, ja już jestem gotowy, tylko ja się ubiorę gotowy. W razie mu. Co? Ja mam tarczę. A masz tarczę, dobra, tarcza się wystarczy. Weź mi uderz. Czekaj, a masz Killoffa. Nie mogę. Widzisz, nic nie dzieje. Dobra. Zasłoniłeś się tarczą, okej. No to co, idziemy. Masz krzesiwo, nie? Mam krzesiwo. Dobra, mam. Super, idziemy pod jego domkiem, normalnie damy pełno TNT. Dawaj tylko tak, żeby on nas nie widział, nie? I będziemy czekali, aż on wejdzie, ale na sam początek musimy rozstawić pełno TNT pod jego chałupą. Także dawaj, Alek, dawaj. A ja będę patrzył. Wkopujemy się, szybciutko, normalnie rozwalamy, a masz diamentową łopatę, byłoby dużo szybciej. Diamentową mam, mogę coś tam wykombinować, czekaj. No to dawaj, rozbijaj, pomóż mi, na boki rozbijaj. W tylnym kieszeni miałem, dobra. Dobra, rozbijaj na boki.
Tak jest, pełno. O, za daleko, dobra. On gdzieś tu ma chałupę, nie? No gdzieś tu ma nad nami. Dobra, no to rozwalaj. Musimy tu wyłożyć to pełno TNT. Także widzowie, nie będę marnował waszego czasu, nam to chwilę zejdzie. Pokażę wam, jak już będzie gotowe. Także na moje wstrzyknięcie. 3, 2, 1 i... Dobra, widzowie, ostatnie dwa TNT. Jeden i drugi. Dobra, zrobiło się już ciemno, zajęło nam to naprawdę kupę czasu, ale już wyszliśmy, jest wszystko w porządku, TNT poukładane. No to co, czekamy na olbrzyma. W sumie to nie wiemy, czy on wszedł już na chatę, czy nie, bo nie widzieliśmy... Ej, ale nie! Dawaj, zwrotę, widzę go, idzie tam daleko. Idzie chyba na chatę. Obserwuj, czy wchodzi. Chowajmy się. Czekaj, ja na razie tutaj postawię coś takiego. O, zrobię. Okej, idzie, widzę go. Tylko żeby nas czasem nie zauważył, to rozbije ziemię. Dobra, jak on wejdzie na chatę, podpalamy TNT i uciekamy. Czekaj, ja muszę pilnować. Trzymaj krzesiwo. Wchodzi na chatę. Czekaj. Weszedł, dawaj, ty Krzysiu. Dawaj. Dobra, jest na pewno na 100%? Jest na pewno na 100% na chacie. Dobra, odpalam, Alek, uciekaj, wal ucieczkę, cofaj się. Patrz, wybucha, co się dzieje? Ale wybucha. Rozwaliło go. Jakie mocne wybuchy, to TNT jest bardzo mocne. Rozwaliliśmy całą chałupę jego. Patrzcie. Ej, wybuchło wszystko. Nie ma olbrzyma, ale udało się, piąteczka, udało już tam się. Nikt nigdy więcej wioski nie rozwali. Haha, tak jest! Piąteczka, Alek, jesteśmy super! Ja spadłem. Czekaj, piąteczka. Superancko, elegancko, no, ognisko sobie możemy teraz rozpalić. Udało i co, olbrzymie? Z nami nie ma szans, my jesteśmy najlepsi, ja i moja ekipa, tak jest! Widzowie, kto jest Sebek Team? Pamiętajcie, Sebek Team! Właśnie, Sebek Team, to jest najlepsze, co może być. Także, słuchajcie... Sebek, bo... Zadzwonili do mnie właśnie z pracy. Z kolei, że jest rozwalona, tak? No, że mnie zwolnili. Że ciebie zwolnili? Co? Za zniszczenie torów. Dobra, słuchaj, z widzami się dogadam i jakąś pracę ci nową ogarniemy. No dobra, tylko że teraz nie mam pieniędzy, żeby dom utrzymać. To ja ci dam, weź sobie sprzedaj te granaty. Dobra. A wy widzowie, trzymajcie się, pamiętajcie, że odcinki są codziennie, także widzimy się jutro. No i nie zapomnijcie wbić jeszcze na mojego Instagrama, jak i na mój drugi kanał na YouTubie. Wszystkie linki zresztą macie w opisie, także wbijajcie. A ja się z wami żegnam, także do jutra, na razie, cześć!